W 413 roku przed naszą erą Atenami wstrząsnęły wieści o największej militarnej klęsce w ich dziejach. Ateńska ekspedycja na Sycylię, najpotężniejsza armia wysłana za morze, została zniszczona. Skala klęski była przerażająca. Ateny straciły ludzi, okręty i zaopatrzenie. Niejasne cele oraz spory między trzema dowódcami sprawiły, że ateńska porażka stała się wielką nauczką. Pojawiły się nawet twierdzenia, że demokracje nie mogą skutecznie prowadzić wojen. Nie zwracając uwagi na przeciwności, ateńskie zgromadzenie ludowe zaangażowało się w długie oblężenie w odległym kraju. Reakcją na klęskę było wysłanie posiłków, a nie przyznanie się do porażki. Jak zwykle zapłacili za to zwykli żołnierze. Na linii ognia. Bitwa pod Syrakuzami. Po zwycięstwie nad Persją w 478 roku przed naszą erą, greckie polis szybko wróciły do dawnych sporów. Jeden z nich miał zdefiniować drugą połowę V wieku przed naszą erą. Toczyły go Ateny i Sparta. Oba miasta miały niewiele wspólnego. Sparta, rządzona przez królów, była tajemnicza i zamknięta w sobie. Warstwa rządząca, utrzymywana przez rzesze niewolników, skupiała się na szkoleniu wojskowym. W efekcie Sparta szczyciła się najlepszą ciężką piechotą w całym greckim świecie. Hoplici stanowili rdzeń armii wszystkich greckich polis. Byli uzbrojeni w wielkie tarcze, pancerze, hełmy i włócznie. Jednak pod względem dyscypliny, odwagi i umiejętności nikt nie dorównywał Spartanom. W przeciwieństwie do Sparty, Ateny były czołową demokracją w Grecji. Rządy sprawowało zgromadzenie wszystkich obywateli płci męskiej. Miasto bogaciło się na handlu, bezpieczeństwo zapewniała mu potężna flota i masywne mury. W połowie V wieku przed naszą erą, Ateny rządziły imperium obejmującym całe Morze Egejskie. Sparta i jej sprzymierzeńcy zawiązali sojusz zwany Ligą Peloponeską. Obie strony zmierzały ku starciu w związku z imperialną polityką Aten. Grecja pogrążyła się w zimnej wojnie. Do otwartego konfliktu doszło w 460 roku przed naszą erą. Potem nastąpiły lata sporadycznych starć, przerywanych zawieszeniami broni, umożliwiającymi zebranie sił. Na początku obie strony miały zupełnie różne cele. Sparcie zależało na uwolnieniu greckich polis spod ateńskiej dominacji. By zwyciężyć, musiała spełnić swe obietnice. Natomiast Ateny broniły swojego stanu posiadania. Ateny prowadziły wojnę na morzu. Miasta broniły potężne mury. Natomiast Spartanie woleli operacje lądowe. Ich flota była słaba. Ateny miały sporą armię, ale wolały nie ryzykować bezpośredniego starcia ze Spartą.
Początkowo Spartanie próbowali zmusić Ateńczyków do decydującego starcia na lądzie. Ateńczycy unikali jednak bitwy, chroniąc się za murami. Spartanie byli bezradni, zwycięstwo wymykało im się z rąk. W 416 roku przed naszą erą w Atenach zjawili się wysłannicy z Segesty na Sycylii, gdzie istniało kilka greckich kolonii, w tym potężne Syrakuzy. Segesta prowadziła spór ze swoim sąsiadem Selinuntem. Chodziło o zwyczaje ślubne. Wojny wybuchają czasem z błahych powodów. Selinunt poprosił o pomoc Syrakuzy. Segesta zwróciła się więc do Aten. Posłowie prosili o ochronę, zwracając uwagę na rosnącą potęgę Syrakuz, kolonii wrogiego Atenom Koryntu. Syracuse could become a valuable ally to her mother city. W roku 415 przed naszą erą Ateńczycy postanowili wysłać armię na Sycylię. Powodów było kilka. Przede wszystkim odpowiedzieli na prośbę swego sojusznika Segesty, choć był to mało ważny sprzymierzeniec. Tyle tylko, że wrogowie Segesty byli też wrogami Aten. Dotyczyło to zwłaszcza Syrakuz. Według Tukidydesa chodziło także o opanowanie Sycylii i podporządkowanie całej wyspy władzy Aten. Najpierw Ateńczycy musieli wybrać strategów, dowódców armii. Uznali, że będzie ich trzech i że zgodnie z zasadami demokracji będą pochodzili z wyboru. Wybrali Nikiasza, człowieka bardzo ostrożnego, od początku przeciwnego wyprawie. Drugim był Alcibiades, gorący zwolennik ekspansji, który liczył na podporządkowanie Atenom nowych terytoriów. Trzeci strateg, Lamachos, był doświadczonym żołnierzem. W rezultacie wyprawa miała trzech dowódców z trzema zupełnie różnymi planami działania. Ostrożny Nikiasz był pełen obaw i ostrzegał Ateńczyków przed ryzykownym przedsięwzięciem. Zyskał jedynie to, że znacznie zwiększono siły ekspedycyjne. Nie zastanawiając się nad ryzykiem i kosztami, Ateńczycy w mig zadecydowali o podwojeniu liczebności armii. Konieczni byli dodatkowi żołnierze, okręty i przede wszystkim pieniądze. To wszystko było bardzo niebezpieczne. Tuż przed wypłynięciem armii doszło do dziwnych wydarzeń. W całych Atenach stały dziesiątki herm, kamiennych obelisków z fallusami ku czci boga Hermesa. Któregoś ranka okazało się, że większość z nich została zbezczeszczona. To był zły omen. Ateńczycy za wszelką cenę pragnęli znaleźć sprawców. Ludzie zaczęli oskarżać Alcibiadesa, który słynął z ekscesów i był ambitnym arystokratą, co nie budziło sympatii w demokratycznych Atenach. Alcibiades chciał natychmiast stanąć przed zgromadzeniem, ale jego prośbę odrzucono. Miał popłynąć na Sycylię z toporem nad głową. Flotylla opuściła Pireus w czerwcu 415 roku przed naszą erą. Według Tukidydesa nie miała sobie równych pod względem wielkości i wspaniałości. Kiedy zebrała się pod Korkyrą, przed przeprawą na Sycylię liczyła 134 triery. Takie okręty były podstawą starożytnych flot bojowych. Ich główną bronią był brązowy taran, osadzony na dziobie tuż pod linią wody. Armia składała się z 5100 hoplitów oraz ponad 1000 łuczników i procarzy. Niestety, zabrano tylko 30 koni. Pod regionem Nikiasz, Alcibiades i Lamachos
zwołali naradę. Każdy miał własny plan kampanii. Ostrożny i konserwatywny Nikiasz chciał trzymać się podstawowych celów operacji. Zamierzał pomóc Segeście w sporze z Selinundem, nic więcej. Natomiast Lamachos chciał uderzyć na Syrakuzy. Liczył, że uda się wykorzystać element zaskoczenia. Syrakuzanie niczego nie podejrzewali. Poza tym twierdził, że sukces przeciągnie na stronę Aten inne sycylijskie polis. Alkibiades zamierzał opłynąć Sycylię i szukać sojuszników, którzy dostarczyliby ateńskiej armii ludzi, pieniędzy i przede wszystkim koni. Dopiero potem chciał zaatakować Syrakuzy. Po długiej dyskusji wybrano plan Alcibiadesa. Messyna odmówiła pomocy, ale do Ateńczyków przyłączyła się Katana. Wysłannicy do innych miast nie osiągnęli wiele. Obawa przed dominacją imperium przewyższała strach przed Syrakuzami. W tym czasie z Aten przypłynął okręt po Alcibiadesa. Informatorzy wskazali, że to on odpowiada za zniszczenie herm przed wypłynięciem armii. W drodze do Aten Alcibiades zdołał uciec. Nie był to jednak koniec jego udziału w sycylijskiej wyprawie. Syrakuzanie przygotowywali się do odparcia ataku na miasto. Kiedy do niego nie doszło, stali się odważniejsi. Ich kawaleria codziennie obserwowała obóz Ateńczyków pod Kataną. Brak działań wywołał drwiny. Pytano nawet, czy Ateńczycy chcą się tam osiedlić. Ateńczycy nie byli jednak bezczynni. Którejś nocy odciągnęli armię obrońców od miasta, po czym szybko popłynęli do Syrakuz, wylądowali i wznieśli ufortyfikowany obóz. Udało im się przechytrzyć przeciwnika. Dzień później ateńska armia pokonała niedoświadczonych Syrakuzan w bitwie. Ateńczycy nie wykorzystali jednak zwycięstwa. Syrakuzy miały liczną kawalerię, która osłoniła odwrót piechoty do miasta. Nadchodziła zima, Lamachos i Nikiasz postanowili wrócić do Katany. Zamierzali czekać na posiłki z Aten. Liczyli na oddziały kawalerii, które odebrałyby Syrakuzom ich jedyną przewagę. Grecka falanga złożona z hoplitów to niezwykle skuteczna formacja bojowa, kiedy jest zwarta. Jeśli jednak hoplici łamią szyk w czasie ucieczki lub pościgu, stają się bardzo wrażliwi na ataki jazdy. Ateńczycy na Sycylii właściwie nie mieli kawalerii. Nawet jeśli rozbili syrakuzańską ciężką piechotę w polu, nie mogli jej ścigać, ponieważ chroniła ją syrakuzańska jazda. Odwrót Ateńczyków dał Syrakuzom chwilę oddechu. Przez całą zimę syrakuzańscy hoplici doskonalili umiejętności i dyscyplinę. Mury miejskie wzmocnione. Do Koryntu, założyciela Syrakuz, oraz do Sparty wysłano posłów z prośbą o pomoc. Syrakuzanom zależało, by Sparta wznowiła swoją wojnę z Atenami, co mogło zapobiec wysłaniu ateńskich posiłków na Sycylię. Nienawiść Koryntu do Aten była powszechnie znana. Jego sojusznicy i kolonie padały ofiarą ateńskiego imperializmu. Miasto udzieliło więc pomocy Syrakuzom i wspomogło je w czasie negocjacji ze Spartą. I tutaj znowu pojawia się Alcibiades. Schronił się u zaciekłego wroga Aten,
a jego wiedza o ateńskich planach zdobyła mu życzliwość gospodarzy. Alcibiades, ambitny arystokrata, myślał przede wszystkim o sobie. Dopóki pełnił ważne funkcje w Atenach, dopóki dowodził armiami, z całych sił działał na rzecz Aten. Kiedy jednak oskarżono go o coś, czego rzekomo nie zrobił, po prostu zmienił stronę. Zdradził Ateny, ponieważ uważał, że oskarżenia przeciwko niemu są dziełem jego przeciwników. Pytanie tylko, dlaczego uciekł do Sparty? Moim zdaniem odpowiedź jest prosta. Ktoś taki jak Alcibiades chciał być na szczycie zawsze i wszędzie. Jeśli nie w Atenach, to gdzie indziej. Alcibiades nalegał, by Sparta jak najszybciej wysłała armię do Syrakus. Wiedział, gdzie leży słabość Ateńczyków. Sparta przyjęła jego propozycję. Uznała, że Ateny jeszcze nigdy nie były tak osłabione. Poza tym Sparta nie mogła bezczynnie patrzeć, jak Ateny niszczą jej przyjaciół na Sycylii. Wiosną Syrakuzy przygotowywały się do odparcia kolejnego ataku Ateńczyków. Miasto było bezpieczne, ale obawiano się o Epipolai, płaskowyż na północ od Syrakuz. Wzniesiono tam więc fortyfikacje i wysłano oddział 600 hoplitów. Ateńska armia wylądowała pod Leonem na północy. Pech chciał, że w chwili szturmu Ateńczyków na Epipolai, Syrakuzanie urządzali właśnie przegląd armii. Wróg błyskawicznie dotarł na szczyt. 600 syrakuzańskich hoplitów natychmiast pobiegło na swoje stanowiska, ale zmęczeni i rozproszeni ponieśli miażdżącą klęskę. Połowa zginęła, w tym dowódca Diomilos. Rozpoczęło się oblężenie Syrakuz. Wioska Labdalon zmieniła się w umocnioną bazę. Ateńczycy zaczęli też budować mur, który miał odciąć Syrakuzy od świata. Syrakuzańska kawaleria próbowała im przeszkodzić. Jazda ateńska, licząca teraz 650 ludzi, zdołała odeprzeć wroga. Było to poważne ostrzeżenie. Syrakuzanie uznali, że lepiej nie wydawać Ateńczykom bitwy. Zamiast tego rozpoczęli budowę muru poprzecznego do muru Ateńczyków. Miało to zapobiec odcięciu miasta. Ateńska wycieczka zdołała jednak zburzyć mur poprzeczny. Syrakuzanie zaczęli więc budować drugi, bliżej morza. Ateńczycy zorganizowali kolejną wycieczkę. Wybuchły zacięte walki, w których zginął Lamachos. W końcu Syrakuzanie się wycofali, a drugi mur poprzeczny został zniszczony. Los sprzyjał Ateńczykom, którzy zyskiwali coraz więcej sprzymierzeńców na Sycylii i w Italii. U podnóża Epipolaju zbudowali podwójny mur, choć na północy nie zdołali go ukończyć. Zrozpaczeni Syrakuzanie zdymisjonowali swoich dowódców i zaczęli myśleć o kapitulacji. W tym kluczowym momencie zjawili się Spartanie. Do miasta przedostał się mały oddział Spartan i wiernych Sycylijczyków pod dowództwem Glipposa.
zrobił olbrzymie wrażenie. Jego obecność oznaczała, że potężna Sparta wspiera Syrakuzy. Co więcej, dowództwo obrony miasta wreszcie trafiło w ręce zawodowca. Spartanie mieli armię zawodową, ćwiczyli bez przerwy. Ich dowódcy byli mistrzami taktyki. Mieli czas i możliwości, by stworzyć najlepszą armię greckiego świata, z którą nikt nie mógł się równać. Gylippos natychmiast wziął się do pracy. Dzień po przybyciu wysłał wojsko pod ateński mur, przykuwając uwagę wroga. Z mniejszym oddziałem obszedł północny skraj muru i uderzył na ateński oddział w Labdalonie. Wszyscy obrońcy zginęli. Potem na Epipolaju zaczął budowę trzeciego muru poprzecznego. Każdego dnia wysyłał tam żołnierzy, by chronili robotników. Spartanie odpierali wszystkie ataki Ateńczyków. Kiedy zjawiła się mała flotylla z Koryntu, Syrakuzanie nabrali odwagi i zaczęli szkolić marynarzy. Nikias oddał inicjatywę. Mógł jedynie patrzeć, jak wróg staje się coraz silniejszy, a Ateńczycy i ich sprzymierzeńcy coraz słabsi. Wysłał do Aten wiadomość. Chciał, by ateński kontyngent został odwołany albo znacznie wzmocniony. Ateńczycy mieli kłopoty z zaopatrzeniem. Oblężenie nic nie dawało. Waleczny Alkibiades ich opuścił. Nic dziwnego, że byli zniechęceni. Nikias działał wbrew sobie. Chciał jedynie pomóc Segeście. Syrakuzy w ogóle nie wchodziły w grę. Ateńskie zgromadzenie nie chciało przyznać się do błędu. Zamiast wycofać armię, postanowiło ją wzmocnić. Wiosną 413 roku przed naszą erą na Sycylię popłynął doświadczony strateg Demostenes. Obie strony dążyły do zaostrzenia konfliktu. W końcu Gylippos uznał, że Syrakuzy są gotowe, by rzucić Atenom wyzwanie na morzu. Spartanie słynęli z niepokonanej ciężkiej piechoty, Ateńczycy z najlepszej floty wojennej w całej Grecji. Jej korzenie sięgają wojen z Persją. Ateńska flota powstała około 490 roku przed naszą erą. Od tej pory Ateńczycy dominowali na morzu, zarówno pod względem jakości okrętów, jak i doświadczenia. Znali różne sztuczki, o których inni Grecy, a zwłaszcza Syrakuzanie, nie mieli pojęcia. Syrakuzy nie miały własnej floty. Powstała dopiero na rozkaz Gylipposa. Wydawało się, że w starciu z ateńskimi weteranami nie ma szans. Latem Nikias nakazał umocnienie bazy i składów zaopatrzeniowych na przylądku Plemyrion, u wejścia do Wielkiego Portu. Stacjonująca tam ateńska flota blokowała dostęp do miasta. Gylippos zamierzał zniszczyć tę bazę. Zdecydował się na atak z lądu i morza. Pod osłoną nocy otoczył ateńską armię. O świcie był gotów do szturmu. Ateńczycy dostrzegli syrakuzańskie triery. 35 okrętów wypłynęło z Wielkiego Portu, 45 z Mniejszego Portu. Dzięki czujności Ateńczycy mogli uderzyć, zanim przeciwnik połączy siły. Okręty Syrakuzan zaatakowało 25 ateńskich trier. 35 innych uderzyło na większą eskadrę u wejścia do portu. Początkowo Syrakuzanie mieli przewagę, ale brakowało im doświadczenia.
rzucili się w pościg i złamali szyk. Kontratak Ateńczyków okazał się decydujący. Kiedy ateński garnizon na Plemyrionie świętował sukces na morzu, Gelipos zaatakował, zajmując trzy forty. Mimo klęski floty sprzymierzeńcy Syrakus zadali Ateńczykom poważne straty. Ateńczycy zaopatrywali swą flotę i siły lądowe drogą morską. Kontrola nad przylądkiem Plemyrion zapewniła im bezpieczny dostęp do wielkiego portu. Kiedy ją utracili, oznaczało to nie tylko stratę doskonałego punktu obserwacyjnego, z którego widzieli, co się dzieje na morzu. Jak pisze Tukidydes, każda próba zaopatrzenia sił inwazyjnych wiązała się teraz z koniecznością przebijania się przez linię wroga. Wszystko stało się nagle o wiele trudniejsze. Utrata Plemyrionu oznaczała, że Ateńczycy stracili całe zaopatrzenie, w tym liny, żagle i części zamienne do okrętów. Co gorsza, nie mogli ich już wyciągnąć na ląd, by wyschły. A trzeba pamiętać, że greckie triery należało regularnie wyciągać z wody, by zachowały swoją skuteczność. W przeciwnym razie zaczynały się rozpadać. Gelipos sprawił, że sytuacja pod Syrakuzami diametralnie się zmieniła. Teraz to Ateńczycy byli oblegani, na wrogiej ziemi, z każdym dniem coraz słabsi. Po początkowych sukcesach w oczy zajrzało im widmo klęski. Syrakuzanie zebrali 80 okrętów. Część pochodziła od nowych sprzymierzeńców. Ich flota była teraz liczniejsza od ateńskiej. Co gorsza, Ateńczycy musieli teraz walczyć na ciasnych wodach Wielkiego Portu. Ateńska flota potrzebowała przestrzeni, by wykonywać skomplikowane manewry. Opływać wroga lub zachodzić go od tyłu. Kiedy zabrakło przestrzeni, profesjonalizm Ateńczyków stracił znaczenie. Załogi syrakuzańskich okrętów były niedoświadczone. Same okręty były wolniejsze i masywniejsze, ale paradoksalnie w tych warunkach miały o wiele większe szanse na odparcie ataku i pokonanie wroga na morzu. W razie kłopotów Ateńczycy nie mieli gdzie się wycofać. Nie mogli uciec na otwarte morze, wydostać się z portu. Przeciwnie, musieliby się cofać ku brzegowi, a to oznaczało ryzyko chaosu, w którym okręty wpadałyby na siebie i niszczyły się nawzajem. Ateńczycy nie wierzyli już w zwycięstwo. Problematyczna była nawet ucieczka. I wtedy zjawił się Demosthenes z 75 okrętami, 5 tysiącami hoplitów i mnóstwem zaopatrzenia. Syrakuzanie byli pewni zwycięstwa. Teraz z przerażeniem przyglądali się ateńskim posiłkom. Demosthenes był wstrząśnięty sytuacją Ateńczyków i nalegał na natychmiastowe działania. Albo odniesie szybkie zwycięstwo, albo się wycofa. Planował atak na mur poprzeczny. By zaskoczyć wroga, chciał uderzyć nocą. Kilka dni później Demosthenes poprowadził nocny atak na Euryleos. Mały syrakuzański fort szybko padł, ale część obrońców zdołała uciec i podniosła alarm.
Demostenes błyskawicznie rzucił swych ludzi do walki. Przedarli się wąską ścieżką pod Euryleos na płaskowyż. Zdobyli skraj muru poprzecznego i natychmiast zaczęli go burzyć. Ateńczycy wciąż nacierali, ale w ciemnościach złamali szyk. W końcu wpadli na kontyngent peloponeskich hoplitów. Finally, a contingent of Peloponnesian hoplites stood firm and put to flight the leading Athenians. Absolute confusion ensued. Zapanował chaos. Formacje ciężkiej piechoty parły naprzód, po ciemku nie odróżniając przyjaciół od wrogów. Tukidydes w barwny sposób przedstawił zamieszanie w szeregach Ateńczyków. Pisał, że próbowali ustalić hasło, dzięki któremu mogliby się rozpoznać. Była jednak noc. Syrakuzanie i ich sojusznicy usłyszeli krzyki Ateńczyków, poznali hasło i sami zaczęli go używać. Wybuchł straszliwy chaos. Ateńczycy poszli w rozsypkę. Ścieżka na Epipolai była wąska i stroma. Część Ateńczyków próbowała wejść, inni uciekali. Wielu spadło z urwiska i zginęło. Straty były dość wysokie. Poległo aż 2,5 tysiąca Ateńczyków, czyli 25% ich ciężkiej piechoty. Utracili nie tylko ludzi, ale przede wszystkim nadzieję. Demostenes sprowadził posiłki, zamierzał odwrócić sytuację. Rozpoznał problem, próbował mu zaradzić. Tyle tylko, że nie dał rady. Klęska Ateńczyków oznaczała, że nie zdołali oskrzydlić muru Syrakuzan, poprzecznego do własnego. A to z kolei znaczyło, że znikły nadzieje na kontynuowanie oblężenia. W ciągu kilku dni Ateńczycy odzyskali inicjatywę, po czym znów ją stracili. Zwołano naradę. Demostenes nalegał na natychmiastową ewakuację. W tym czasie Ateny znowu prowadziły otwartą wojnę ze Spartą i jej sojusznikami. Żołnierze mogli być potrzebni gdzie indziej. Co więcej, w szeregach Ateńczyków wybuchła zaraza. Podjęto decyzję o odwrocie. Jednakże w przeddzień ewakuacji 27 sierpnia 413 roku przed naszą erą doszło do zaćmienia księżyca. Wszelkie działania wstrzymano. Jak pisał Tukidydes, zabobonny Nikiasz nie chciał nawet rozmawiać o odpłynięciu, dopóki nie minie trzykroć po 9 dni, jak zalecali wróżbici. Kiedy utracili inicjatywę i kiedy zniknęły szanse na okrążenie Syrakuza, Ateńczycy powinni byli odpłynąć. Dwudziestosiedmiodniowa zwłoka była całkowicie pozbawiona sensu. Tuż przed zaćmieniem Ateńczycy przygotowywali się do odwrotu. Powiadomili więc sprzymierzoną Katanę, że już nie będą potrzebowali zaopatrzenia. Potem zmienili zdanie, ale dostawy już nie docierały. Znaleźli się więc w bardzo trudnej sytuacji. Prawdopodobnie większość żołnierzy była bardzo pobożna. Zignorowanie złego omenu nie mieściło im się w głowach. Postanowili więc zostać. Przygnębieni Ateńczycy zastanawiali się, co dalej.
Wszyscy byli zgodni, że sytuacja jest dramatyczna. Postanowili wycofać się za palisadę nad brzegiem morza. Stamtąd zamierzali przerwać blokadę i wydostać się z portu. Jeśli się nie uda, spalą okręty i spróbują uciec lądem. Do ostatniej bitwy w Wielkim Porcie Ateńczycy rzucili wszystko, co mieli. Ich piękne, smukłe okręty gniły od 2 lat. Należało je naprawić i jak najbardziej umocnić. Ateńczycy nie pokładali już nadziei w ich zwrotności i szybkości. Mieli walczyć na warunkach wroga. Potężna niegdyś flota utraciła większość swoich zalet. Syrakuzanie zablokowali wyjście z portu okrętami połączonymi łańcuchem. Strzegła ich eskadra Trier. Inne Triery czekały wzdłuż brzegu, gotowe w każdej chwili uderzyć na wroga. Ateńczycy ruszyli ku wyjściu z portu. Rozbili syrakuzańską eskadrę i zaczęli demontować blokadę. W tym momencie uderzyły na nich okręty Syrakuz i ich sprzymierzeńców. Wybuchł chaos. W wielkim ścisku zasady walki morskiej straciły znaczenie. Okręty wpadały jeden na drugi, zczepiały się ze sobą. Hoplici dokonywali abordażu. W powietrzu fruwały setki strzałów, oszczepów i pocisków z proc. Desperacja Ateńczyków dorównywała determinacji Syrakuzan. Walki były krwawe. W końcu Syrakuzanie zatopili okręty ateńskie, które wydostały się z portu. Reszta zwróciła się ku brzegowi. Ich los był przesądzony. W ateńskim obozie wybuchła panika. Ateńczycy wciąż jednak mieli 60 okrętów, więcej niż Syrakuzanie. Nikias i Demosthenes planowali kolejny atak o świcie. Niestety ateńscy marynarze nie wierzyli już w sukces. Odmówili wypłynięcia. Tej nocy Syrakuzanie nie strzegli dróg i ścieżek, którymi Ateńczycy mogliby uciec. Uniesieni zwycięstwem i w przeddzień religijnego święta woleli ucztować. Mimo to, oszukani przez syrakuzańskiego szpiega, Ateńczycy nie próbowali ucieczki. Następnego dnia Gylippos ustawił straże przy każdej rzece, drodze i ścieżce. Trzy dni po klęsce w Wielkim Porcie Nikias i Demosthenes poprowadzili ateńską armię spod Syrakuz ku Katanie. Oblężenie, które zaczęło się 1,5 roku wcześniej, dobiegło końca. Wielka armia ateńska zmieniła się w 40-tysięczną bandę wygłodniałych obdartusów. Rannych i chorych porzucano. Szlak Ateńczyków znaczyły ciała zmarłych i resztki wyposażenia. Szpicą ateńskiej kolumny dowodził Nikias. Demosthenes czuwał nad strażą tylną. Przez cały czas byli atakowani przez wrogich łuczników i procarzy. Syrakuzańska jazda zabijała wszystkich maruderów. Syrakuzanie mieli też czas, by ufortyfikować wąski wąwóz na drodze Ateńczyków. Szlak wiodący ku Akrajonowi otaczały wysokie urwiska.
Syrakuzanie wznieśli tam zapory i ustawili hoplitów. Ateńczycy przypuścili kilka desperackich ataków, ale nie zdołali się przebić. Nikias i Demosthenes stworzyli nowy plan. Mieli rozpalić obozowe ogniska, a potem uciec pod osłoną nocy. Ateńczycy musieli zmienić trasę, ale wciąż zbliżali się do Katany. Marsz nocą przez wrogi kraj był trudny. Kiedy straż tylna Demosthenesa szukała nieistniejącego wroga, Nikias parł naprzód. Do świtu ateńska kolumna rozerwała się na kilka mniejszych. Kiedy wróg zniknął, Syrakuzanie wpadli we wściekłość. Podejrzewali nawet zdradę. Wkrótce jednak odnaleźli Ateńczyków. Demosthenes musiał stawić im opór i tym samym przypieczętował swój los. Ucieczka była jego jedyną nadzieją. Na polu bitwy pojawiało się coraz więcej Syrakuzan. Zasypując Ateńczyków gradem strzał, włóczni i kamieni z proc. Walki trwały cały dzień. Wyczerpani Ateńczycy usiłowali utrzymać szyk. Podobno Syrakuzanie nie chcieli ryzykować frontalnego ataku. W końcu niedobitki Ateńczyków przyjęły propozycję kapitulacji. Glippos zagwarantował im bezpieczeństwo. Demosthenes i 6000 jego ludzi trafili do niewoli. Nikias wciąż parł przed siebie. Wieczorem przekroczył Erineos i rozbił obóz. Rankiem dogonili go Syrakuzanie. Powiedzieli mu o kapitulacji Demosthenesa i zasugerowali, by uczynił to samo. Nikias odmówił. Liczył, że uda mu się uciec nocą. Syrakuzanie odkryli jednak jego plany. Przedarło się tylko 300 Ateńczyków. Rankiem pod gradem strzał i włóczni kolumna Nikiasza dotarła do rzeki Asinaros. Spragnieni ludzie rzucili się do wody. Wszelka dyscyplina znikła. Każdy myślał tylko o sobie. Część utonęła, wielu stratowano. Syrakuzanie wciąż ostrzeliwali wroga. W końcu uderzyła peloponeska ciężka piechota. Rozpoczęła się rzeź. Nikias skapitulował przed Glipposem. Ufał mu bardziej niż Syrakuzanom. Błagał o ratunek dla swoich ludzi. Glippos się zgodził i kazał brać jeńców. Przeżyło zaledwie kilka tysięcy Ateńczyków. Ateńska wyprawa dobiegła końca. Uważa się, że odwrót spod Syrakuz przeżył tylko 1 na 4 Ateńczyków. Uciekła zaledwie garstka, pojedynczo lub w małych grupach. Reszta trafiła do niewoli. W Syrakuzach mimo protestów Glipposa, Nikias i Demosthenes zostali straceni. Ich ludzi czekały dalsze cierpienia. Syrakuzanie zmusili ich do pracy w kamieniołomach. Źródła mówią, że żyli tam w straszliwych warunkach. Nie mieli schronienia przed upałem za dnia i chłodem w nocy. Otrzymywali minimalne racje żywności i wody. Wielu chorowało. Zmarłych nikt nie grzebał. Przeżyli nieliczni. Po kilku tygodniach zostali sprzedani w niewolę. Na ich czołach wypalono znamiona. Niektórzy wzruszyli prześladowców, cytując fragmenty dzieł wielkiego greckiego poety Eurypidesa. To poniekąd wskazuje, jak bardzo był znany nawet w odległych Syrakuzach. Nie wszyscy jednak znali poezję. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia.
Tukidydes tak opisuje wyprawę sycylijską. Ze wszystkich znanych dzieł Hellenów to było najbardziej niezwykłe. Najwspanialsze dla zwycięzców, najtragiczniejsze dla pokonanych. Albowiem ponieśli klęskę i znosili niewyobrażalne cierpienia. Flota i armia zniknęły z powierzchni ziemi. Tylko nieliczni wrócili do domów. Początkowo Ateny zareagowały niedowierzaniem. Kiedy wieści się potwierdziły, Ateńczycy zaczęli szukać winnych. Oskarżali wróżbitów oraz polityków, którzy obiecali im zwycięstwo. Ateński lud popełnił błąd. Zdecydował się na ekspedycję, która zakończyła się klęską. Wiara w demokrację została podkopana. Grecy wiedzieli, co to klęska. Jedne bitwy wygrywali, inne przegrywali. Ale całkowite unicestwienie armii, którą wysłano za morze, było czymś niezwykłym. Trzeba też pamiętać, że w tym okresie stary konflikt między Atenami i Spartą przybrał na sile. Wielu ateńskich sojuszników myślało o zmianie strony, a to oznaczało dalsze osłabienie Aten. W 415 roku przed naszą erą miasto było tak potężne i pewne siebie, że postanowiło podporządkować sobie odległą wyspę. Kilka lat później walczyło jedynie o przetrwanie. Ta gigantyczna katastrofa miała wielki wpływ na morale Ateńczyków. Źródła podają kilka wersji opowieści o tym, jak odebrano wieści o klęsce. Co ciekawe, na dłuższą metę nie wpłynęło to jednak na wynik wojny. Tukidydes twierdzi inaczej, ale w rzeczywistości Ateny błyskawicznie podniosły się z upadku. Ateńczycy nie zamierzali pozwolić, by porażka na Sycylii była początkiem ich końca. Dzięki uporowi i wytrwałości prowadzili wojnę jeszcze 9 lat. Skapitulowali dopiero w 404 roku przed naszą erą w obliczu przytłaczającej przewagi wroga. To był koniec ateńskiego imperium i ateńskiej demokracji. Ostatnie miesiące były gorzkie. Oblężeni Ateńczycy głodowali. Spotkało ich to, co kilka lat wcześniej chcieli zgotować Syrakuzom. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom SA. Tekst Marcin Skrobusz. Czytał Andrzej Leszczyński.